Sponsorem magazynu sportowego są zakłady spożywcze Bona w Łomży. Piłkarze ŁKS-u awansują do trzeciej ligi. Awans zapewniła wygrana w 20 meczach ligowych. Kolejne zwycięstwa piłkarzy łomżyńskiego klubu sportowego cieszą kibiców od lat związanych z klubem. Obecny zarząd, który podjął się wyprowadzenia klubu z tej zapaści, no myślę, że społeczeństwo może ocenić, że działania idą w dobrym kierunku, ale również sami działacze nic nie wskurają. Musi to być poparcie społeczeństwa, musi to być poparcie władz i to jest właśnie już taki początek, gdzie prezydent przeznaczył 100 tysięcy dla klubu, co jest wielkim zastrzykiem finansowym w normalnej pracy klubu czwartoligowego. Natomiast już możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w trzeciej lidze i tam wymagania będą troszeczkę większe. Z naszej parafii Krzyża Świętego jest fan klub, od wielu lat działający. I z tego właśnie fan klubu narodziła się grupa ratownicza. Gdy przyszły, powiedzmy delikatnie, trudne czasy dla ŁKS-u, to więc my taką społeczną pomoc, zabezpieczenie medyczne ofiarowaliśmy. No i chociaż w taki sposób chcieliśmy się włączyć w życie klubu, który dla nas był bardzo ważny, dla mnie szczególnie osobiście, gdzie kibicem jestem od wielu, wielu lat. Awans ŁKS-u to przede wszystkim efekt dobrej gry zespołu i organizacji klubu. Jeśli chodzi o przygotowanie sportowe, w zupełności myślę, że sobie poradziliśmy z tym. Gorzej, jeśli chodzi o klub, o to, żeby ten klub mógł działać prężnie i przede wszystkim stabilnie. I tutaj dużo zadań jest przede wszystkim dla zarządu, dla prezesa. Gdzie chcemy dojść? Chcemy dojść jak najdalej, jest tylko możliwe na tym etapie. No, w tej chwili mamy już awans do trzeciej ligi. Dzisiejsze spotkanie z Pogonią Łapy przy zwycięstwie daje nam możliwość gry w finale. Jest kolejne trofeum do zdobycia. Jeżeli się nadarzy taka okazja, na pewno z niej skorzystamy. Dzisiaj z takim nastawieniem wychodzimy. Także no, sportowo tyle, co możemy, naprawdę robimy. Duża zasługa chłopaków to, że wierzą w to, co proponuje im i przede wszystkim realizują to. I stąd są takie wyniki, a nie inne. Kolejną okazją do sportowego spotkania na gruntownie zmodernizowanym stadionie miejskim w Łomży był mecz ŁKS-u z Pogonią Łapy. Spotkanie w ramach rozgrywek Okręgowego Pucharu Polski 3-0 wygrał zespół ŁKS-u. Sponsorem magazynu sportowego są zakłady spożywcze Bona w Łomży.